Co to do cholery jest? W roboczych to zostawili, jak jeszcze stara grafika była. What the fuck? Nie mam słów. To wygląda ohydnie. Nawet tego nie wezmę od was. W ogóle za tydzień dodadzą tą trzecią ścieżkę. Nie mogę się doczekać. Haha, żarcik. I tak jej nie będę robić. Ale wielkie dupy. Są niskie. Bardzo niskie. I bardzo mnie to boli. Czy warto je kupić za 900 starcoinsów? Odpowiedź sama ciśnie się na usta. Ale podejdźmy do tego obiektywnie. Nadają się do ciągnięcia powozów ujeżdżania i working equitation. Nie zdobędzie złotego medalu za skoki ani szybki galop, ale jeśli potrzebujesz silnego, odważnego wierzchowca, to świetny wybór. No niestety go nie potrzebuję. Łatwo o niego dbać. Czy to znaczy, że nie muszę codziennie się nim opiekować? Raczej nie. Jest 7 raz. Tak, no, na pewno. 7 podraz konia ardeńskiego. O, jaka ładna! Nie dość, że gniatoszek to jeszcze niebieskie oczy. O cholera. Ten jest basic. To jest też basic, taki halflinger. To też jest basic, ale ona jest ładna, ale nie pasuje mi do tej rasy jakoś. Boże, srebrny! Ej, jakie oczy. Kurde, ciemne. No to wal się. Podpalany. No i tinker. O, odbicia lustrzanego nie ma, tak? Wow. Niesamowite. Grzywę zobacz. O, ja wale. Multi! Ej, to jest zarąbiste. Irokezik ładny, tu przycięta, koreczki. Jaki... Ej, on we wszystkim ładnie wygląda. I zaplacia... I zaplatana. Jaki fajny stępik. Ej, jaki żywy w ogóle. Ej, on ma heterochromię, tak? Tak. Ej, to czekaj, może srebrny też będzie miał. Jednak chyba nie ma. Kłusik. Bardzo szybki. Myślałam, że bardziej ociężały będzie. No galop jest taki. Widać, że złotego medalu za to nie będzie. O kurde. Dobra, z jednej strony to wygląda jak konie na wojnach, co biegną, ale z drugiej the fuck is that. Jakby to nie ma prawa żyć. Ojeja. Ej, ciulowo mógłby się jeszcze położyć. Generalnie jest cudowna, ale już widzę, jak przez przypadek to się naciśnie i mnie będzie szlak trafiał, że to tak długo trwa. No ten motyl, żeby taki drogi był, no ja nie wiem. Co to jest? On jest ze szkła? Tu ma ładny taki charakterystyczny ten akcencik. Dosyć twarde te kwiaty, że potrafią nogę przedziurawić. No dobra, niech będzie dorosły łogier. Kto grał w Bellasara, ten wie, o co chodzi. Nie wygląda dokładnie tak samo, ale już nie mam pomysłu na imię. Ej, to musi być klacz wtedy. Wytwy. Ej, jednak jest wysoki. Oszukali mnie. XD. Czuję się trochę jak na kucyku. Ej, on też prześwituje. Co się dzieje? Biegnie jakby chciał, a nie mógł. Jest troszeczkę przestraszony. To jest taka wielka, strachliwa kobyła. Ej, ale fajne. Mało koni ma takie inne zatrzymania. Dębowa. Uuu, proszę państwa. Ej, dosyć krótkie, ale fajne takie. Udało im się. Nie mogę powiedzieć, udało im się sprawić wrażenie, że on jest bardzo ciężki. Tym bardziej jak ma mały level i tak wolno biegnie. Czy się opłaca? Nie, za cholerę nie. No jest jednak dosyć spoko wykonany jak na takiego pociągowego, ale nie jest też taki wow. Wow! Ta woda nie działa. Powinna chlastać, a nie działa. Kurde no. Co? Nie. On naprawdę nie jest wart tej ceny. Jakby niebieski, tu mam dosyć.